Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jeden z uczonych w piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał go, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział, pierwsze jest, słuchaj Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie. Bardzo dobrze, nauczycielu, słusznieś powiedział, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I już nikt więcej nie odważył się go pytać. Pytanie o to, które z przykazań jest największe, w istocie rzeczy jest pytaniem o to, co w moim życiu powinno być najważniejsze, o istotę życia ludzkiego. Zabieganie wokół gąszczu spraw i problemów, zaaferowani robieniem kariery i zdobywaniem kolejnych sukcesów zawodowych, społecznych i finansowych. Możemy zgubić to, co jest najistotniejsze – miłość. Od miłości wszystko się zaczyna i do miłości ostatecznie zmierza. Oczywiście można miłość zaprzedać za szklankę poklasku, społecznego uznania, za łyżkę mętnego i krótkotrwałego sukcesu. Miłość jest tak cennym skarbem, że jak pisze autor Pieśni nad Pieśniami, jeśli by ktoś oddał za miłość całe bogactwo swego domu, pogardzą nim tylko. Miłość Boga do mnie jest cenniejsza niż całe bogactwo tego świata. Jeden akt miłości względem Boga znaczy o wiele więcej niż jakiekolwiek dary, całopalenia, ofiary i modlitwy, czynione bez miłości. Każdy akt pobożności, który nie wypływa z kochającego serca, jest bez wartości. To miłość nadaje sens naszemu życiu i działaniu. Miłość sprawia, że nasze życie znajduje się na właściwych torach. Uczmy się kochać Boga całym, niepodzielnym sercem, a drugiego człowieka jak siebie samego. Jedynie ta droga wiedzie do prawdziwego szczęścia.